Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Tym razem lekcja odnośnie strojenia gitary flażoletami, gitary elektrycznej. Możemy ją stroić na dwa sposoby tymi flażoletami. Na klinie i na przesterze. Pokażę Wam, jaka jest różnica w obu tych... Właśnie, no tylko teraz jest sprawa taka, że te flażolety na klinie, one tak szybko się wygłuszają, wygasają, więc dobrym i według mnie lepszym sposobem jest strojenie na przesterze. I teraz posłuchajcie, jak to by brzmiało. Dobra, czyli teraz jeśli mamy na przesterze... dobra, okej, okay. Mamy tutaj na przesterku gitarkę, no i teraz dobra. Na tej samej zasadzie, jak Wam wcześniej pokazywałem, czyli struna 6E na 5 progu i struna 5A na 7. Czyli teraz robię flażolet na najgrubszej. Słyszycie, efekt jest dużo bardziej zauważalny, dużo dłużej brzmi, prawda, jak na przesterze. I teraz robię na 5 strunie. Dźwięk jest jakby taki równy, te fale się pokrywają, bo one jakby równocześnie te struny drgają. Teraz spróbuję rozstroić, zobaczycie, najpierw będzie ok i będę w trakcie nastrojonych dźwięków rozstroję Wam gitarę. Spróbuję znowu. Wygasło. Przez bramkę. Można sobie bramkę jeszcze wyłączyć. Wtedy mamy dłuższy ten sustain. Ma brzmieć równocześnie, prawda? Dobra, czyli mniej więcej o to tutaj chodzi. Zobaczymy teraz na... jeszcze raz zagramy. Słyszycie, takie jakby bujanie się tej fali. Tu możemy jeszcze dopracować, żeby to było idealnie. Kluczem tutaj do tego strojenia jest to, żeby flażolety wydobyć tak, żeby po prostu tylko te dwa dźwięki nam brzmiały. To jest bardzo, bardzo tutaj ważne. No i myślę, że słyszycie, o co tutaj w tym chodzi. Jeśli mamy bardzo rozstrojone dźwięki, to po prostu nam bardzo te dźwięki jakby nie pasują, bo każdy jakby osobno drga i się nie pokrywają. Natomiast jak one są nastrojone, to one równomiernie zaczynają falować. Zobaczymy na cieńszych strunach, bo na cieńszych jest łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Na strunie piątej na 5 progu, na strunie czwartej na 7. Właśnie tutaj
Jeszcze jest kwestia taka, że jak kręcimy kluczami, to kręcimy oczywiście po odrobince. Nie kręcimy o pół obrotu, bo tak to w ogóle nie dostroimy nigdy tej gitary. Niektórzy właśnie tak niestety robią, przynajmniej ci początkujący, że po prostu kręcą dużo i niewiele po prostu z tego strojenia mają właśnie im strzeli. No bo jeśli nawet przekręcimy najcieńszą o dwa obroty, załóżmy, czy trzy całe, to już ta struna, możemy się jej pozbyć. Więc tutaj jest istotne to, żeby po prostu minimalne ruchy tego strojenia, bo ja będę tak pokazywać, jak to wygląda samo to strojenie. To jest ok. Spróbujemy teraz tak, czwartą na piątym progu, no i trzecią na siódmym. Teraz kolejno drugą strunę i trzecią, no to już trzeba będzie na ucho według tych czwartego progu. Na czwartym progu, na trzeciej strunie mamy dźwięk B i na pustej strunie, na pustej drugiej strunie też jest B, czyli... No i teraz najcieńsze struny. Uwaga. Druga struna na piątym progu, pierwsza struna na siódmym. Teraz rozstroiłem. Jest taki jeden problem, że te najcięższe struny, one mają dużą częstotliwość, więc one po prostu stosunkowo szybko wygasają, bo są cieńsze i mniejsze w przekroju, ale mają większą częstotliwość, czyli one po prostu bardzo szybko drgają i właśnie dlatego one się po prostu krótko trwają, ich flażolety. Tylko właśnie teraz kwestia taka jest, że te flażolety, skąd to się bierze, bo tutaj na przykład mam pod okiem tuner mój i łatwo to zobaczyć, że jeśli zrobimy flażolet na, załóżmy, na strunie najcieńszej, na najcieńszej strunie na siódmym progu, to strojik pokazuje nam, nie wiem, czy wcześniej powiedziałem metronom, czy strojik. Dobra, ujść tym. Strojik pokazuje nam dźwięk B, a flażolet na piątym progu na strunie B też daje dźwięk B. Więc mamy dwa dźwięki B, które są jakby te same. Tylko że właśnie, no problemem można powiedzieć w strojeniu takim flażoletami jest to, że trzeba mieć ciszę. Czyli na przykład jeśli chodzi o granie na próbach, ostrojenie na próbach czy na koncertach, to ten sposób no niby jest ok, tylko że wtedy tak jak nieraz na przykład u mnie to wyglądało, jedna osoba mówi: ciszej, bo stroję! No i wtedy wszyscy na stroju. No i tak to wyglądało, więc wiadomo, no, kwestia to jest dogadania się, no jak ktoś powie, chce się nastroić, to ok, ale
załóżmy jest koncert, no i teraz wszyscy powiedzmy się stroją, przygotowują, to trudno, żeby każdy za każdym razem, uwaga, teraz ja się stroję, uwaga, cisza, no i sobie, i każdy po kolei, prawda? Więc no, to jest sposób, ok, fajny, można jak najbardziej to stroić, jak się nie chce wyciągać stroika, nie chce się z tym babrać, jednak no, mi się wydaje, że to w warunkach takich, gdzie to trzeba szybko nastroić, to jest i tak bardzo przydatny stroik. Może ktoś powiedzieć, że no ty stroisz od stroika, to ty jesteś jakiś frajer, ale no, kurczę, no trzeba przyznać, że jesteśmy muzykami czy nie. No chcemy grać jak ludzie, jak prawdziwi muzycy, to musimy się stroić. Ktoś kiedyś powiedział, że na przykład metale się nie stroją, a co gorsza, druga osoba, która się dowiedziała, tam gdzieś tam wśród znajomych, dopytywała się, czy to prawda i nie mogła, jakby nabrała się na to i się dopytywała, czy faktycznie się nie stroicie, no rany, to jak gracie? No, co za idiotyczne, można powiedzieć, podejście. Oczywiście tutaj no metale, no można powiedzieć, że metal to taki dosyć ciężki gatunek, więc można powiedzieć, że jak się nie nastroją, to się nic nie stanie,